Nigdy nie zapomnę mojej pierwszej lekcji z historii sztuki i definicji, którą wtedy poznałam i która została ze mną na bardzo długo. Sztuką nazywamy coś, co nas zachwyca, wzrusza bądź wstrząsa, a obojętność prowadzi do nieistnienia. No właśnie, istnienie. Żyjemy w czasach, kiedy nie wystarczy już po prostu być. Trzeba być jakimś, trzeba być określonym. A określają nas nasze wybory. I mamy ten przywilej żyć w kraju, w którym możemy decydować o sobie. Ale czy na pewno? Zastanówmy się. Od dziecka jesteśmy bombardowani wbrew pozorom bardzo łatwym pytaniom. Wolimy mamę czy tatę, autko czy lalkę, tego czy tamtego kolegę. I konstrukcja pytania zawsze jest taka sama. Wolimy A czy B. I dorastamy w tej dualności. A jak jest teraz? Gdy wieczorem jest jakaś debata polityczna, na drugi dzień rano wszystkie media mają już określone swoje stanowiska. Gdy z dnia na dzień wybucha protest, tablice na Facebooku moich znajomych dzielą się w mgnieniu oka. A ja? Nie wiem. Niby słyszę to samo. Widzę to samo, ale mam poczucie, że nie nadążam. Że ktoś mi zabrał mój czas na podjęcie decyzji. I kiedy pada w końcu to mrożące krew w żyłach pytanie, co ja o tym myślę, wstydzę się. Wstydzę się tego, że znów zostanę nazwana ignorantką, że niewystarczająco interesuje się moim państwem, że jestem nieokreślona. A przecież tego słowa od lat boję się najbardziej. I jestem święcie przekonana, że każdy, kto choć raz poczuł się podobnie, pragnąłby pokazać, opisać, przedstawić swoje zdanie. Ale nie ma gdzie, bo wybór między białym a czarnym jest niewystarczający. Bo to prowadzi do skrajności, do podziałów, do dezintegracji, do chaosu. I nazwaliśmy to wszystko jednym bardzo ładnym słowem – polaryzacja. I ta owa polaryzacja tak naprawdę jest wszędzie. Była i będzie, bo podziały były i będą. Więc jeśli miałabym odpowiedzieć na pytanie, czy Polska jest wyjątkowo podzielonym krajem, powiedziałabym, że jest podzielona, ale nie wyjątkowo. Jest podzielona jak każdy inny kraj. A co my, obywatele, możemy w tej sytuacji zrobić? Jak się odnaleźć? Może warto się zastanowić, czy do opcji wyboru między A i B nie dodać jeszcze C, D, E. Może zamiast tak utartych pytań zamkniętych, spróbujmy zadawać więcej pytań otwartych. I nie bójmy się dać sobie czasu, pozwolić sobie na obserwacje i być czasami nieokreślonymi, bo to przywilej. Więc nie bójmy się podziałów, które i tak są, będą, ale dzielmy się mądrze. Dziękuję bardzo.